Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego Minecrafta na modach. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, zwiedzaliśmy sobie Dungeona gdzieś tam, nie tam, tam. Miałem tam od groma śmierci, tam bardzo dużo umierałem, ale udało nam się tą wieżę przejść, na końcu ją jeszcze wysadziłem, a w tym odcinku, tak jak mieliśmy iść dalej według mapy, moi drodzy, w tym odcinku będziemy sobie zwiedzać tą wioskę tych tubylców, zobaczymy czy one są przyjazne, czy nie są przyjazne, czy będą nas biły, czy nie będą nas biły. No i tak, zrobiłem sobie tutaj miejsce spawnu. W tym miejscu, tu był taki jakby grobowiec, taka piramidka. I zrobiłem sobie tutaj miejsce spawnu, żeby teraz się tu spawnić, żeby mieć blisko do tej wioski. Tam ogólnie zaznaczyłem nam jeszcze mrówki, to będziemy w kolejnych odcinkach również wykonywali. Są tam mrówki takie dosyć spore, które mają przydzielone różne role. Ja już tu dwie mrówki chyba zabiłem, no i tutaj też oczywiście umarłem przez te mrówki. One mają przydzielone różne role, one się nazywają Myrmex i na przykład jest Myrmex Soldier, Myrmex Worker, także myślę, że będzie z nimi ciężko. Tak, ogólnie mieliśmy ten hammer wypróbować w poprzednim odcinku, oczywiście o tym zapomniałem, także w tym odcinku, jeśli nie zapomnę, będziemy go testować, ale nie wiem, czy on jest taki super. Oczywiście mamy nasz kill-off, który jest mega, który też w poprzednim odcinku właśnie odkryłem, nasz super kill-off. No i moi drodzy, może na start puścimy sobie fajerwerka. Tara. Dobra, takim właśnie sposobem zaczynamy nasz minecraftowy odcinek. Ogólnie w tym odcinku będę starał się posługiwać łukiem, mamy tutaj dużo strzał, mam złote jabłuszka. Zrobiłem sobie ogólnie diaksową zbrojkę, chociaż na start możemy to foodbaga, będzie tu jedzonko. Teraz tak, z foodbaga wyleciało nam z góra z królika i wyleciało nam z surowy królik, no to spoko. Ogólnie tutaj dużo gotowanej wieprzowiny sobie zrobiłem, także moi drodzy, możemy zaczynać odcinek. Chciałem wam pokazać te mrówki, może gdzieś tutaj będą, tak na szybkości. Zobaczcie, są tam te mrówki, ich tam jest od cholery, to są akurat sentinele, czyli są to chyba strażnicy i stoją na wejściu. Idziemy właśnie do tej wioski. Zobaczymy, czy ci tubylcy będą nas od razu atakować, czy będziemy mogli się z nimi pohandlować. Wow, okej. Co to było? Okej. Pewnie z tej wioski już mnie czymś atakują. Dobra, będziemy posługiwali się łukiem. I nie wiem, co mnie z daleka bije. Jakieś pioruny napierdzielają i ciężko ich uniknąć. No i może być ciężko. Wow, dobra. Naprawdę. Naprawdę jest ciężko. Czekajcie, ja sobie wezmę fudzika. Mamy złote jabłuszka. Może te złote jabłuszka nam trochę pomogą. Nie wiem, czy to właśnie coś stamtąd mnie bije. Tam jest jakiś tron. I na tym tronie siedzi wielki grubas. Tatusiek jakiś. O, moi drodzy. No to będzie ciężko. Także są to jakieś małe stworki, które mają wielkiego daddy'ego. Wielki daddy. Ciekawe, czy ja... O, trafiam go z tej odległości. Może go w taki sposób spróbujemy zabić, nie atakując tych małych strażników, których ma... Kurde, no wyluzuj, ziomek. No super, nie? No super. Zasięg to on ma, nie? Dobra, tutaj już chyba mnie nie sięgnie, co? Dobrze, że dużo sobie jedzonka porobiłem, bo bez jedzonka byłoby ciężko. Ja bym do niego podszedł i go z bliska spróbował zaatakować, ale to może być problem. Ciekawe, czy mu się życie regeneruje. Nie wiem, ile on w ogóle tego życia tam ma. A jak podejdziemy, to nas zaatakują te jego małe stworki, które ma wokół siebie. To jest ich wioska ogólnie cała. Zobaczcie, mają domki, nie domki. I królika nie traf, tylko stary. Patrz jak celujesz. Jak już masz celować, to we mnie, a nie w króliki. Dobra, idziemy oczywiście do przodu. Ja spróbuję, wiecie co, wezmę sobie... Kurde, ile tych narobił. Wezmę sobie szybko złote jabłko. I zobaczymy na złotym jabłuszku, jak nam pójdzie. Tylko trochę odejdę, żeby to on przestał mnie bić, bo on ma bardzo duży zasięg. Spróbujemy na złotym jabłku go załatwić.
Także co, lecimy. Troszkę za szybko tego jabłka użyłem. Ale dobra, raz, dwa. Let's go, naszym super kill-offem. Tutaj już pierwszy piorun poleciał. Kolejne. Ginąć mopki. Raz, dwa. Złote jabłko jest naprawdę... Nie wiem, ile on ma życia. Ma tego życia od groma. Także jest ciężko. Może wybijemy te moby, tylko pewnie on je spawni. Tak czy inaczej, one pewnie cały czas nowe się pojawiają. I tak trzeba będzie go załatwić. W ogóle jakieś maski z nich chyba wylatują, z tych potworków. I już mamy po złotym jabłuszku. Ale zabiliśmy troszkę tych stworków. Te złote jabłka naprawdę dużo dają. Dobra, te się łatwo zabija. Te są łatwe do zabicia. I dużego damage'a też nam nie zadają. Dużych obrażeń. Czy tą maskę... Tak, podniosłem jakąś maskę. Mask of Fear. Maska... Mask of Fear daje nam szybkość. To nie wiem, czy to jest od tego. W każdym razie ta maska daje nam szybkość. Tutaj jakaś kolejna maska. W ogóle patrzcie, jaką fajną matę mam do spania. Czerwoną. He, taki bajer. Ale pierwszy trzeba zabić te stworki. Dobra, te stworki są słabe. Myślałem, że one większego nam damage'a będą zadawały. I on mnie chyba nie widzi, bo na razie mnie nie bije. I oczywiście go zabijamy. I co ty masz, ziomek? W ogóle jakie skille. Dobra, leży. Jakimiś piorunami napierdzielał. Myślałem, że się z wami potarguje. No niestety, ale fajną maskę mam. No niestety z nimi się chyba targować nie dało. No dobra, w takim razie musieliśmy ich wszystkich pozabijać tutaj. I im tą wioskę po prostu tutaj przeszukamy zaraz, moi drodzy. Wezmę sobie oczywiście gotowaną wieprzowinkę. Zjem. Jest jakaś maska, czekajcie. Jest tutaj jakaś maska. Dawaj, niż to łukiem. Może być i łukiem, jak nie ma siekierki, to może być i łukiem. Zobaczcie, mam jakąś maskę, jestem ciekaw tej maski. Tylko muszę wyrzucić. Nie wyłączyć, tylko wyrzucić zgnite mięsko. I co nam się weźmie? Weźmie na... Aha, oczywiście kawałek płytki nam się wziął. Dobra, mamy jakąś maskę. Czy ja będę mógł też strzelać takimi piorunami? Bo ja bym bardzo chciał. To jest maska bossa. Teraz my jesteśmy tutaj szefem. My mamy władzę w tym rejonie. Dobra, moi drodzy, ja szybko polecę się przespać, bo po nocy nie chcę tutaj chodzić. Czy to jest dinozaur? Czy to jest dinozaur? Nie wiem, co on mnie bije. Dobra, pewnie ten... Tak, on mnie bije, tylko czym on mnie bije, to nawet nie wiem. Wow, gościu. Co ty masz za umiejętności w ogóle? Tu jakieś ognisko jest w ogóle, to pewnie tych tubylców. Umieraj, bo ty masz jakieś mega skille. Co on, zobaczcie, jaką wiksę mi zrobił, mam mdłość. Mam jakieś mdłości. Dobra, tak jak mówię, chyba że oni tu mają, może oni mają łóżeczka tutaj. Czy macie łóżeczka w tych domkach, moi drodzy? Nie macie. Dobra, w sumie mamy tą sleeping mat, więc możemy się tutaj szybko przespać w tej sleeping macie. Tara, naprawdę fajna sprawa, ta mata jest naprawdę mega, moi drodzy. Dobra, przespaliśmy się, cyk, cyk. Ta mata się nam od razu do ekwipunku z powrotem włożyła. No i co? Biedne króliczki, jak dobrze, że ten piorun was nie trafił. Dobra. Co tutaj mamy w tych domkach? Czy w ogóle coś w nich jest? Bo ja się cieszyłem, że jakieś itemki będą, ale z tego co widzę, to w tych domkach nic tutaj nie mają ciekawego. Moi drodzy, nie wiem jak tej maski użyć, ale zaciekawił mnie tutaj taki bloczek. Zaciekawił mnie taki bloczek, po który musimy się udać. Czy ja tym kill-offem na przykład ten bloczek sobie weźmę? Tada! Mamy blok złota, to na pewno nam się przyda. Złoto zawsze spoko, ale w dalszym ciągu nie wiem jak użyć tej maski. Jeśli wiecie, to fajnie by było, jeśli w komentarzach byście mi napisali, jak jej użyć. I powinny nam się zespawnić właśnie te takie minionki, które go pilnowały, tego wielkiego tatusia. Ale coś nam się zespawnić nie chcą. Jeśli wiecie jak to zrobić, to możecie mi napisać. Dobra, moi drodzy, zgodnie z obietnicą jeszcze w tym odcineczku użyjemy sobie naszego hammera, naszego młota, tak jak było w planach. Także tylko się zregeneruje sobie jedzonko. Użyjemy naszego młota na tych właśnie może mrówkach. O, tak te mrówki z bliska wyglądają i zobaczycie zaraz jakiego one
jaką one mocną trutkę mają. Gorzej niż pająki, to jest na przykład worker, czyli to jest pracownik, pewnie jakiś najmniejszy i on coś chyba tu zbiera. Czy on co on tam ma na głowie? Nie wiem, dobra, w każdym razie spróbujemy je tutaj zabić, żeby zobaczyć, jak ten hammer działa. No, nie ma rebelki, chociaż po 9 bije, to nie jest też źle. Jestem ciekaw, co z nich dropi. Ten jest oczywiście już silniejszy i go jest dużo ciężej zabić. Jeszcze nie miał okazji mnie zaatakować, ale uwierzcie mi, że jakby mnie uderzył, to naprawdę dużą ilość życia by mi zabrał. Dobra, tego nie potrzebuję. To mnie ciekawi. Co to jest? Gifty jakieś. To są jakieś gifty. Tego gifta sobie możemy użyć. I co ten gift robi? Aha, rozumiem, że z tych prezencików lecą nam różne rzeczy, na przykład właśnie węgiel, którego na tą chwilę nie potrzebuję. Dawaj tego gifta. Co mnie bije? Wow! No to ładnie. Ty, naprawdę, na tej paczce modów, moi drodzy, wszystko chce nas zabić. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, damy chyba radę. Damy radę. Jakiś worm. Wow, co to było w ogóle, nie? Dobra, jeszcze zobaczymy sobie tutaj te mrówki. Moi drodzy, królicek! Zobaczymy sobie tutaj te mrówki. Co tutaj ciekawego jest? Także ten Iron Hammer nie jest taki zły. Dobry by był pewnie jakiś diaksowy hammer. Ile ich tam jest? Zobaczcie, te chociaż z brzegu tutaj spróbujemy wybić. One w ogóle się ruszają? Atakują? Tutaj zaczniemy, no i będziemy na następnych odcinkach sobie kończyli tutaj te mróweczki. Także nie będę nic poza odcinkami, myślę, robił na ten moment. Zobaczymy. No i jest ich tam od groma, nie atakują mnie, jakieś są upośledzone chyba. To są ci sentinele, czyli to są ci strażnicy. Dobra, mamy ich wybitych. Tutaj expik oczywiście, HP idzie oczywiście w górę. No i pochodni potrzebuję, to nam nie jest potrzebne. No, a co nam ta maska daje? Coś jeszcze, coś nam tutaj daje. Jeszcze plus do zbroi, ale to nie jest z tej maski atut, bo atutem właśnie tej maski jest to, że możemy sobie te małe stworki przywoływać. Tylko nie wiem, w jaki sposób, także jeśli wiecie, to możecie mi napisać. Tu w ogóle jest wygenerowana jakaś jaskinia, która nie... Należy! Nie należy do tych właśnie myrmeksów. Kurde, naprawdę dużego damage'a one robią. Naprawdę, zobaczcie jak one zatruwają. Totalnie zatruwają. Jest ich tu od groma, nagle ich się tu pojawiło. Queen! What the fuck? Czy to jest boss? Czy to jest ich boss? What the fuck? To jest królowa. Dobra, moi drodzy, znaleźliśmy królową. Wychodzi na to, że jeszcze w tym odcinku uda nam się zrobić te właśnie mróweczki, że tak powiem. Także zobaczymy, co nam z tej wielkiej mrówki, z tego wielkiego myrmeksa wyleci. On się w ogóle zablokował, słaba jest. Ta królowa jest słaba, to jest ona ogólnie. Prawie umiera. I nic z niego nam nie wyleciało. Tylko jakieś jedzonko czy coś, te patyki nam nie są potrzebne. Idziemy zobaczyć. Moi drodzy, wylatuje nam tylko z tych myrmeksów jakiś desert myrmex, coś tam. Także tylko to nam z nich dropi. Ale jaskinie to se ładną tutaj zrobiły te myrmeksy. Dobra, idziemy w tą stronę, może zobaczymy jeszcze, bo może to już będzie... koniec, tutaj w ogóle zobaczcie jakie dungeony, będziemy sobie to w kolejnych odcinkach zwiedzać. No i tutaj już jest wyjście z drugiej strony, jeszcze pójdziemy w tamtą stronę, a tam sobie pewnie na następnym odcinku pójdziemy. Myślałem, że ta ich dziupla będzie większa, ale pewnie królowa była tutaj, tylko ona sobie do mnie przyszła. Tutaj jeszcze w tą stronę się idzie, zobaczcie. Ale tutaj też już pewnie będzie zaraz koniec i będzie wyjście. Tak, tam u góry już chyba nic nie ma. Tutaj są workerzy, czyli te najsłabsze pewnie. Ale oczywiście worker, nie worker. A nie, tutaj jest jakiś soldier. No nie, nie mówcie, że umrę. Nie mówcie, że umrę. Kiedy nie mam za tego jabłka pod ręką. Dobra, umrę. Albo nie umrę. Albo... Ej, ile ich tu jest w ogóle, nie? Mam jedno serduszko. Ajajaj, miałem pół serduszka i prawie ich zabiłem.
Niedobre myrmeksy, niedobre. Ogólnie jest tak, moi drodzy, że dopóki nie weźmiemy swojego grobu, to one nas nie atakują, ponieważ jesteśmy duchem. Także jakby jesteśmy nieśmiertelni i to jest naprawdę spoko. Dobra, mamy nasz grób z powrotem. Także, moi drodzy, będziemy dalej zwiedzać w kolejnym odcinku. Jeśli wiecie, jak użyć tej maski, jak przywołać sobie te minionki, to mi możecie oczywiście napisać, będę wam bardzo wdzięczny. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Także co? Moi drodzy, trzymajcie się, hej.